Gdy stolarz wykonuje ramę do obrazu, musi przyciąć listwę idealnie pod kątem 45 stopni. Chodzi nie tylko o to, aby po złożeniu boki ramy tworzyły kąt 90 stopni. Jeśli ten kąt nie będzie idealny, powierzchnie cięcia nie będą do siebie pasować. Dzisiaj zajmiemy się przekrojami grania stosłupów. Na ekranie widzisz grania stosłup trójkątny, na jego górnej podstawie jest zaznaczony pewien odcinek. Wyobraźmy sobie, że ten grania stosłup to kawałek tortu. Chcemy go podzielić na dwa mniejsze kawałki, tnąc prostopadle do podstawy, wzdłuż zaznaczonego odcinka. W ten sposób dokonaliśmy podziału tego graniastosłupa na dwa mniejsze graniastosłupy. Aby było je lepiej widać odsuńmy je od siebie. Widzimy, że niektóre ściany zostały podzielone na dwie mniejsze ściany. Dodatkowo w każdym z graniastosłupów pojawiła się jedna zupełnie nowa ściana niewystępująca w oryginalnym graniastosłupie. Tę nową ścianę nazywamy przekrojem. Przekrój powstaje w wyniku przecięcia jakiejś bryły wzdłuż pewnej wybranej płaszczyzny. W naszym wypadku była to ta płaszczyzna. W wyniku przekrojenia graniastosłupa otrzymaliśmy dwa mniejsze graniastosłupy ale czy można rozciąć go inaczej? Czy istnieje płaszczyzna, która rozcięłaby ten graniastosłup na inne bryły na przykład dwa ostrosłupy? Podpowiem, że płaszczyzna, wzdłuż której tniemy grania wcale nie musi być prostopadła do podstawy. Możemy przekroić grania na przykład w ten sposób. W wyniku otrzymamy przekrój w kształcie trójkąta oraz dwa ostrosłupy: trójkątny i czworokątny. Trójkątny ma podstawę tutaj. Natomiast podstawa czworokątnego to ściana boczna oryginalnego grania stosłupa. A czy dałoby radę tak podzielić grania stosłup, aby otrzymać bryły niebędące ani grania stosłupami, ani ostrosłupami. Można to zrobić na przykład w ten sposób. Powstałe bryły nie są grania stosłupami mimo że mają równoległe podstawy. Dlaczego? Bo te podstawy nie są identyczne. A jaką figurą jest przekrój tej bryły? Przekrój to nowo powstała ściana. Od razu widać, że jest to czworokąt. A czy jest on jakiś szczególny? Skoro te dwa boki są zawarte w podstawach graniastosłupa oraz leżą w jednej płaszczyźnie tej tnącej, to oznacza, że są one równoległe. Stąd badany przekrój jest trapezem. Nie każdy podział będzie odpowiedni pod względem matematycznym. Aby otrzymać przekrój, czyli figurę płaską, musimy bryłę kroić wzdłuż jednej płaszczyzny. Na przykład ten podział nie dał nam wyniku przekroju, bo w połowie krojenia zmienia się kąt. Gdy rozsuniemy te bryły, zauważymy, że każda z nich zyskała dwie zupełnie nowe ściany, a nie jedną. Teraz zajmiemy się przekrojami sześcianu. Zaczniemy od przekrojów, które są czworokątami. Jak należy przeciąć sześcian, aby jego przekrój był kwadratem? Wystarczy, aby przekrój był równoległy do którejkolwiek ściany. Wtedy będzie on miał kształt tej właśnie ściany, do której był równoległy. Ale czy to jedyny przekrój sześcianu, który jest czworokątem? Czy przekrój sześcianu może być czworokątem niebędącym kwadratem? Zastanów się, w jaki sposób przeciąć sześcian, aby powstały przekrój był prostokątem, ale nie kwadratem. Wystarczy przekroić sześcian pod kątem, na przykład tak. Nie jest to oczywiście jedyna możliwość. Teraz przejdźmy do trójkątów. Czy masz pomysł, jak przeciąć sześcian, aby powstały przekrój był trójkątem równobocznym? Trzeba odciąć róg sześcianu dbając o to, aby krawędzie boczne były przecięte w równej odległości od wierzchołka. No dobrze ale czy dałoby się otrzymać trójkąt który nie jest równoboczny tylko na przykład równoramienny? Wystarczy, że jeden punkt na krawędzi przesuniemy trochę dalej bądź bliżej wierzchołka. Te ściany przecięliśmy w identyczny sposób, więc te boki będą miały tę samą długość. A jak otrzymać trójkąt różnoboczny? Trzeba poruszyć jeszcze jednym wierzchołkiem przekroju. Czy przekrój sześcianu może być sześciokątem? Okazuje się, że i owszem, popatrz. Ten przekrój jest sześciokątem foremnym. Czy masz pomysł, jak uzyskać przekrój, który jest sześciokątem, ale nieforemnym? Okazuje się, że wystarczy trochę popsuć ten sześciokąt, podobnie jak w przypadku trójkąta, obracając płaszczyznę tnącą, na przykład tak. Czy masz pomysł, jak otrzymać przekrój, który jest pięciokątem? Płaszczyzna powinna przebiegać bardzo podobnie jak w przypadku sześciokąta tylko w jednym miejscu trafić w wierzchołek graniastosłupa zamiast w ścianę. A czy przekrój sześcianu może być wielokątem o liczbie wierzchołków większej niż 6? Zastanówmy się co mają wspólnego liczba 6 i sześcian? 6 jest liczbą ścian sześcianu więc pytanie powinno brzmieć czy liczba krawędzi przekroju może przekraczać liczbę ścian sześcianu? Zauważ, że każda krawędź przekroju jest zawarta w jakiejś ścianie, nawet jeśli jest zawarta w krawędzi, to też jest częścią ściany, a nawet dwóch jednocześnie. Skoro każdy bok przekroju musi leżeć w obrębie której ściany, to gdyby było ich więcej niż sześć, to któreś dwa musiałyby należeć do tej samej ściany. A czy jest możliwe takie przekrojenie sześcianu, żeby dwa boki przekroju leżały w obrębie tej samej ściany? Nie, nie jest to możliwe. Zauważ, że dwa boki mają w sumie trzy lub cztery wierzchołki, czyli co najmniej trzy wierzchołki naszego przekroju musiałyby leżeć na jednej ścianie sześcianu. Przekrój jest figurą płaską, więc jeżeli trzy punkty z tego przekroju leżą w jakiejś płaszczyźnie, to przekrój również musi leżeć w tej płaszczyźnie, ponieważ płaszczyznę w sposób jednoznaczny wyznaczają trzy punkty. W takim przypadku przekrój byłby po prostu ścianą tego sześcianu czyli kwadratem. Jeśli trudno Ci to zrozumieć, poeksperymentuj. Ulep sześcian z plasteliny i tnij go na różne sposoby, obserwując co powstaje. W dzisiejszej lekcji poznałeś różne przykłady przekrojów grania w stosłupów. Zapamiętaj! Przekrój powstaje w wyniku przecięcia jakiejś bryły wzdłuż pewnej wybranej płaszczyzny. Sprawdź nasze pozostałe filmy o graniach A po więcej materiałów, zajrzyj na naszą stronę pistacja TV.